Cześć kochani! Zapraszam Was dzisiaj na dość niespodziewany przegląd. W Action pojawiła się już bowiem kolekcja świąteczna. I tak wiem, powiecie, gdzie tam jeszcze święta, dlatego nie będę Was dzisiaj zanudzać bombkami. W przeglądzie pokażę Wam same dekoracyjne hity, na które myślę warto zwrócić uwagę. Wiadomo, że w Action wszystko co dobre, no niestety szybko się wyprzedaje, dlatego chcę, żebyście byli zawsze na bieżąco i żeby Wam nic nie uciekło. To jak? Ho, ho, ho! I lecimy! Pierwsze świąteczne dekoracje, jakie wpadły mi w oko, to te prześliczne domki. Prezentują się bardzo elegancko i mają biały, ponadczasowy kolor, dlatego myślę, że fajnie dopasują się do wielu wnętrz. U góry jest brokat, który przepięknie się błyszczy i znajdziecie do wyboru kilka tych domków. Kupicie je za niecałe 18 zł. Bardzo podoba mi się też ich ta mniejsza wersja. Takie małe domki możecie postawić spokojnie na jakąś tacę obok świeczek. No i bardzo ładnie dopełnią jakąś dekorację. Tak jak poprzednie, są w kilku wzorach do wyboru i te z serduszkiem są naprawdę urocze. I powiem Wam szczerze, że ich cena mile mnie zaskoczyła, bo kosztują zaledwie 9 zł, a wyglądają na dużo droższe. Kochani, czym byłyby święta bez krasnali? Jeśli lubicie tego typu świąteczne dekoracje, to jak najbardziej znajdziecie je w Action. Macie do wyboru kilka wersji w takiej fajnej, ciepłej kolorystyce. Krasnale mają 36 cm wysokości, także świetnie wypełnicie nimi jakąś pustą przestrzeń. Szczerze mówiąc, nigdy nie kupowałam krasnali, ale za te zapłacicie niecałe 17 zł. Dajcie znać, czy jest to dobra cena, bo wydaje mi się niewygórowana. I moim hitem odcinka jest ta dekoracja, nigdy wcześniej takiej nie widziałam, więc jeśli lubicie takie, no inne, niestandardowe dekoracje, to myślę, że bardzo Wam przypadną do gustu. Sanki przede wszystkim są naprawdę duże, mierzą 40 cm i wyglądają no wprost cudownie. Aż trudno uwierzyć, że taka dekoracja może nam się gdzieś zmieścić w mieszkaniu. Ale jeśli macie, nie wiem, dużo przestrzeni, albo może gdzieś na dworze, jak myślicie, gdzie byście je dali? Ja nim jestem wprost zachwycona, jeszcze ten brokat na płozach dodaje im bardzo uroku. I ta świąteczna dekoracja kosztuje zaledwie 30 zł, myślę, że może się szybko wyprzedać. Kochani, gorąco Was zapraszam na film z promocjami tygodnia w Action. Znajdziecie tam, jak zwykle, przegląd z aktualnie przecenionymi m.in. dekoracjami czy kosmetykami i link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu. Nowością są także te lampki w kształcie albo gwiazdek, są jeszcze śnieżynki. Jest tu 130 lampek i dodatkowo jeszcze znajdziecie takie przylepce do okna, bo no niestety są to lampki tylko do wewnątrz. Jeśli lubicie zmianę stylizacji swojego wnętrza, to myślę, że przypadną Wam do gustu. I za te lampki zapłacicie niecałe 40 zł. Kochani, gorąco Was też zapraszam do grupy na Facebooku, wrzucamy tam zdjęcia, co warto było kupić w Action, a co raczej nie polecamy. Jeśli chcesz poznać perełki z Action, to gorąco zapraszamy Cię do naszej społeczności i link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Kolejną świecącą dekoracją jest ta lampka, wyobraźcie sobie, jest w kształcie prezentu. Dostaniecie ją w dwóch wersjach kolorystycznych, złotą i jeszcze srebrną. I tu Wam pokazuję właśnie, jak się ją włącza. No wygląda spektakularnie, szczerze mówiąc już z daleka je widziałam. Nawet nie spodziewałam się, myślałam, że to jest zwykła dekoracja, a tu proszę, lampka. Myślę, że będą bardzo fajną dekoracją i kosztują niecałe 25 zł. Zauroczyły mnie także te świeczki. Mamy je do wyboru w dwóch kolorach, w takim granatowym. I jeszcze zaraz Wam pokażę, jest wersja zielona. A tutaj macie zieloną. Wyglądają w ogóle bardzo fajnie na prezent, także mi chyba się bardziej podoba ta foinki. Wyglądają prześlicznie. Są bardzo ładnie zapakowane. Szymiąc, nie wiem nawet jak pachną, ale no wyglądają obłędnie. Kosztują mnie całe 27 zł. Jeśli lubicie zmieniać wystrój wnętrza na święta Bożego Narodzenia, to myślę, że ta taca idealnie Wam się sprawdzi. Jest to taka wersja mini, chociaż, znaczy wiecie co, piszę mini, ale moim zdaniem ta taca idealnie Wam się nada, jeśli chodzi o wielkość. Znajdziecie ją w kilku kolorach i mnie zachwyciła przede wszystkim swoją prostotą, wieloma kolorami i tym, jaka ona jest ponadczasowa, bo możecie tam nałożyć świeczki. Może Wam też w sumie być jako sama tak stać. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. Zobaczcie, ile kolorów mamy do wyboru.
ale mnie chyba najbardziej fascynuje, słuchajcie, też cena. Wyobraźcie sobie, że ta taca kosztuje niecałe 9 zł, także myślę, że bardzo fajny gadżet za niewielką kwotę. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Subskrypcja powoduje, że będziecie powiadamiani o wszystkich nowych filmach na kanale i będziecie na bieżąco z nowościami i promocjami. Dajcie też łapkę w górę, jeśli podobają Wam się te przeglądy, a jeśli nie, to chętnie poczytam w komentarzach, co mogłabym jeszcze dla Was zmienić, by te filmy były jeszcze bardziej przyjemne do oglądania. I za wszystkie sugestie z góry Wam bardzo dziękuję. Nieważne, czy macie domy, czy mieszkania w blokach, takie wieńce na drzwiach są ponadczasowe, wyglądają wprost przepięknie, nadają idealnie ten klimat bożonarodzeniowy, no one mi się bardzo podobają, w ogóle bardzo lubię wieńce na drzwiach. Kosztują one niecałe 40 zł i do wyboru macie dwa wzory. Kochani, jeśli dotrwaliście do tego momentu, wstawcie w komentarzu jakąś choinkę. Dajcie znać też w komentarzach, jakie macie zdanie o tym, że sklepy już we wrześniu wystawiają nam dekoracje świąteczne. Czy to przesada? Czy może komuś z Was to odpowiada? Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. Nowością są także te przepiękne zawieszki w kształcie aniołków. Myślę, że dzieciaczki będą zachwycone, ale myślę, że jeśli chcecie nadać takiej fajnej atmosfery tej choince, takiego ciepła, przytulności, to myślę, że bardzo fajnie Wam się nadadzą. Macie jeszcze kilka wzorów do wyboru. I za dwie sztuki, za taki komplet zapłacicie niecałe 10 zł. W bardzo fajnej cenie, bo za niecałe 9 zł dostaniecie także w Action taki napis. Myślę, że świetnie będzie się komponować na przykład na jakiejś komodzie, czy żeby wypełnić jakieś puste miejsce. I mamy do wyboru taki i jeszcze taką wersję, która Wam się bardziej podoba. A dla osób, które kochają cyfry, zgadnijcie, co to jest. To, słuchajcie, jest kalendarz do odliczania świąt. Zobaczcie, tam są takie wypustki i ten motor, nie wiem, co to jest, jedzie sobie po tych wypustkach i tak odliczacie te dni do świąt. I taki fajny gadżet kupicie za niecałe 13 zł. W Action znajdziecie oczywiście kalendarze adwentowe. Do wyboru macie na przykład taki z kosmetykami. Zobaczcie, tu one są w miarę przedstawione. Ten kosztuje 75 zł, a tu gratka dla osób, które posiadają zwierzaczki. I słuchajcie, nie wiem, czy kiedyś widzieliście, kalendarz adwentowy dla Waszych psiaków. Macie oczywiście 24 okienka i w każdej jest karma, nie jakaś zabawka. O, tu nawet są przedstawione, jak one wyglądają. Musicie sobie oczywiście przeczytać skład, bo nie wiem, jak te składy wyglądają w Action, ale za 20 zł fajny gadżet. Piękną dekoracją są także takie lampiony LED. Zobaczcie, macie do wyboru kilka wzorów. Tu Wam pokażę ze śnieżką. Bardzo ładnie się prezentują, mają uchwyt. Bardzo ładna i niedroga dekoracja, bo zapłacicie za nią niecałe 14 zł. A tu, kochani, kolejna nowość na Boże Narodzenie. Jest to taka kula LED-owa, przepięknie się błyszczy. Macie do wyboru dwie wersje kolorystyczne, taką srebrną i jeszcze jest wersja złota. Myślę, że to jest bardzo ładna, elegancka dekoracja. I kupicie ją za 22 zł. A tu coś naprawdę spektakularnego dla dzieciaczków. Wiem, że jest wrzesień, ale słuchajcie, we wrześniu można spokojnie napisać kartkę do Świętego Mikołaja. Jest to taki fantastyczny zestaw kreatywny. Możecie ozdobić tą kartkę z młodymi. I
słuchajcie, kosztuje to 4,70, więc myślę, że fantastyczna cena. I tu jeszcze znajdziecie papeterię. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten środek i kupić ją za niecałe 8 zł. Kochani, na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście i bardzo Was gorąco pozdrawiam.